Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Zapraszam wszystkich na rekolekcje 40-dniowe, których celem jest przygotowanie się na wylanie Ducha Świętego. Mamy 40 różnych tematów, zapraszam do ich studiowania. Dzień pierwszy. Dwa rodzaje dzieła Ducha Świętego. Pismo Święte zaświadcza, że jest wiele rodzajów dzieła dokonywanego przez Ducha Świętego. Jednym z nich jest sprowadzenie nas do skruchy, przyjęcia Chrystusa oraz chrztu w wodzie. Ten rodzaj dzieła obejmuje każdą osobę. Innym przejawem działania Ducha Świętego jest napełnienie chrześcijanina Jego obecnością, aby ten mógł wieść prawdziwe chrześcijańskie życie i mógł być użyteczny w służbie dla Boga. Tego rodzaju wpływ Ducha Świętego dotyczy osób, które już znają Boga. Jezus powiedział: ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Jana 14:16-17. Gdy Jezus powiedział w was będzie, to wskazał, że od dnia Pięćdziesiątnicy chrzest Duchem Świętym stał się dostępny dla każdego wierzącego. To cudowne doświadczenie napełnienia Duchem jest dzisiaj dostępne też dla nas. Jezus daje nam przykład we wszystkim. Został zrodzony z Ducha, był prowadzony przez Ducha od dzieciństwa aż do wieku dorosłego, a następnie został ochrzczony w wodzie. Po napełnieniu Duchem był gotowy, aby w Jego mocy stoczyć z szatanem bitwę, jakiej nigdy wcześniej nie toczył. Dramatyczną relację z ataku, jaki przypuścił szatan oraz z tego, w jaki sposób Jezus oparł się pokusom, całkowicie polegając na Słowie Boga, znajdujemy w Ewangelii Łukasza 4:11-13. Po okresie obcowania z Bogiem na pustyni i zwycięstwie nad szatanem, Jezus otrzymał pełnię mocy, aby kazać i nauczać o Królestwie Bożym oraz być aktywnym w służbie uzdrawiania i wypędzania demonów. Powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicznej Ukrainie. On sam nauczał ich w synagogach, sławiony przez wszystkich. Werset 14-15. Jezus powiedział, że każdy, kto wierzy w Niego, będzie dokonywał jeszcze większych dzieł od tych, które On czynił. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Jana 14:12. Zanim wierzący zostanie napełniony Duchem, Bóg już wcześniej mu towarzyszy, gdyż przez Ducha Świętego powołuje go i prowadzi do przyjęcia Chrystusa. Wynika stąd, że jako chrześcijanie nigdy nie doświadczymy pełni mocy Chrystusowej, jeśli nie pozwolimy, aby Duch Święty napełnił nas każdego dnia. Jezus powiedział apostołom, aby przed rozpoczęciem głoszenia Ewangelii oczekiwali na wylanie Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy. Spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Dzieje Apostolskie 1:4-8. Dzisiaj chrzest Duchem Świętym jest dostępny dla każdego chrześcijanina. Bóg obiecał dać nam pełnię Ducha, jeśli tylko będziemy prosili z wiarą. Łukasz 11:13. Ktoś może zapytać, skąd mogę być pewny, że jestem gotowy na przyjęcie Ducha Świętego? Odpowiedzi na poniższe pytania pomogą ci się zorientować w tej kwestii. Czy przyjąłeś Chrystusa jako swojego Zbawiciela? Czy zdecydowałeś, aby poświęcać swoje życie Jezusowi każdego dnia? Jeśli przyjąłeś Chrystusa i pragniesz we wszystkim brać z Niego przykład, oraz jeśli masz pragnienie otrzymania Ducha Świętego, zapraszam cię, abyś modlił się następującą modlitwą.
Ojcze, dziękuję Ci za Twoje prowadzenie, dzięki któremu przyjąłem Jezusa Chrystusa jako mojego Zbawiciela. Proszę Cię, abyś przebaczył mi wszystkie moje grzechy. Pragnę całkowicie poświęcić moje życie Jezusowi. Dziękuję Ci za obietnicę napełnienia mnie Twoim Duchem i właśnie teraz o to Cię proszę, powołując się na obietnicę chrztu Duchem Świętym. Modlę się o to, abyś napełnił mnie obecnością Jezusa w taki sposób, aby Jego charakter w pełni przejawiał się w moim życiu. Proszę Cię, abyś napełnił mnie mocą swojego ducha do służby dla Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. Pierwsze. Czego ta lekcja naucza na temat dzieła Ducha Świętego? Drugie. Podaj dwa sposoby przygotowania się na przyjęcie Ducha Świętego. Jezus Chrystus, osobisty Zbawiciel, codzienne życie z Jezusem Chrystusem. Podaj swe błogosławieństwa płynące z przyjęcia chrztu Duchem Świętym, Jego charakter, Jego służba. Czwarte. Czy pragniesz głębszego doświadczenia Ducha Świętego w swoim życiu i w służbie dla Pana? Powiedz o tym swojemu partnerowi. Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się. 1. O to, aby Bóg napełnił was swoim Duchem Świętym. 2. O to, aby Bóg otworzył wasze umysły, gdy zastanawiacie się nad tekstem przeznaczonym do codziennego studium. 3. O to, aby Bóg błogosławił waszą dwuosobową wspólnotę. 4. O osoby na waszych listach modlitewnych. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść, będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Psalm 32:8. Prowadź nas i ucz nas, Panie, abyśmy w naszym życiu i w naszym Kościele zawsze podążali w kierunku wyznaczonym przez Ciebie.